Trzy, cztery. Nie, nie mogę w to uwierzyć. Pierwszy raz w życiu ten challenge mi się udał i zobaczcie w jaki sposób. Od teraz przez najbliższe 24 godziny będę otwierać walentynkowe jajko, dopóki nie zyskam najnowszego walentynkowego huge peta. I widzowie, naprawdę tym razem się nie poddam. Dopóki go nie zdobędę, będę siedzieć przy tych jajkach. Tak naprawdę nagrywanie tego odcinka zaczęłam już kilka dobrych godzin temu, bo tak jak widać mam już 49 miliardów coinów. No i widzowie, ja jestem ciekawa jednej rzeczy, czy jak pójdziemy sobie na walentynkową krainę, to czy wydropią nam z tych giftów te coiny? Nie, dobra, doodle coiny nam wypadają. Okej, słuchajcie, serio, nieważne, patrzcie, Barty tutaj już dropi, ja sobie odpalam wszystkie nasze boostery, no i jak widzimy, szansa na tego, w ogóle co to jest chyba korgi w ogóle walentynkowy, szansa na tego korygo jest naprawdę mega mała, jest to pewnie 0,05%, tak jak to jest na przykład w tych exclusive meme eggach, czy jak w ogóle w każdych exclusive eggach, ale myślę, że jak będziemy to robić przez 24 godziny, to po prostu musi chociaż jeden huge pet się udać. W takim razie odpalam sobie moje super lucky, ja będę spać widzowie około 9 godzin i odpalamy sobie ultra lucky też na podobny czas trwania, pewnie będę spać troszkę krócej, ale to nieważne. Okej, i słuchajcie, zabieramy się do roboty, będziemy otwierać, słuchajcie sobie, już myślałam, że pierwsze co się stanie to będzie od razu huge pet, no ale niestety widzę, to tak nie działa. W takim razie widzimy się za 8 godzin, idę teraz w Kimę i zobaczymy, czy udało nam się coś wydropić. Witam widzowie już następnego dnia i stała się rzecz straszna, mianowicie przestało mi otwierać jajka i totalnie nie wiem w jakim to było momencie, także no super. Ale to mogło stać się z kilku powodów, dlatego sprawdźmy co się stało. Okej, przed odcinkiem wiadomo, że usprzedałam chyba połowę ekwipunku, ale zobaczcie co tutaj mamy. Mamy myfikale, to są te Valentine Berry, o te, dokładnie te, czerwone. I co my tutaj, co się stało? Myfik... O kurde, ej widzowie, patrzcie. To są Rainbow Mythicale. Dropnęło ich 11 Rainbow Mythicali i dropnęły mi goldeny. Patrzcie ile mam golden Mythicali. Tutaj mamy shiny. Ej, co jest grane? Co tu się stało? Patrzcie, ja scrolluję cały ekwipunek. Patrzcie ile tego mamy widzowie. Te wszystkie Valentine Berry. Ja nie wiem jak to się stało, ale naprawdę mam ich masę. Ale czy mamy jakiegoś huge peta? I no niestety tutaj huge pet nam nie wypadł widzowie. No słuchajcie, jest jeszcze dużo czasu przed nami. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem ile tych petów nam tutaj wydropiło. Ja sobie jeszcze usprzątę ekwipunek, bo jak widzimy tutaj jeszcze mam dużo petów. Ale naprawdę ilość mywikali, która mi wypadła, naprawdę robi wrażenie. Także lecimy sobie dropić kolejne pety. Ja w tym momencie jeszcze idę usunąć pety, które nie są mi już więcej potrzebne. No i słuchajcie, w ogóle jakbyście chcieli dropić, tutaj patrzcie, mam 42 miliardy, upłynęło mi tylko kilka miliardów, także otwieranie tych jajek, nawet jeśli otwieracie ich po 8, to nie jest jakieś mega drogie, także bardzo pocieszający fakt, widzimy się w następnej porze dnia. A będzie to pewnie jakoś po południu. Jesteśmy już po kilku kolejnych godzinach. No i widzowie, jak widzicie, cały czas mi się to wszystko otwierało. Ja jestem pewna, że teraz będzie jakiś huge. Po prostu mam przeczucie. Dobra, zerkamy w ekwipunek. Oczywiście wszystkie mefikale, które miałam w wersji zwykłej, zamieniam sobie na wersję golden i teraz przerabiamy się na dark matter. Okej, sprawdźmy sobie i no niestety tutaj huge peta nie ma. O nie, jakim cudem. Ale dobra, zobaczmy sobie. Patrzcie, po raz kolejny mamy bardzo, bardzo dużo myfikali. Oczywiście przerobię sobie znowu. No i słuchajcie, wszystkie te myfikale przerobione pójdą do was widzowie. Także pamiętajcie, żeby zostawić mi w komentarzu oraz oczywiście suba. No słuchajcie, czy jestem zadowolona? No fajnie, że te myfikale tak padają. No ale wiecie, ja tego otwieram bardzo dużo, naprawdę. To jest po prostu kwestia kilkuset jajek. I to, że mi ani jeden huge pet nie wypadł, no jest trochę, jest widzowie trochę smutne. Aczkolwiek no mamy jeszcze przed sobą bardzo dużo czasu. Teraz będę odpalać live'a. Pamiętajcie, że co tydzień na moim kanale jest live'ik i pootwieramy sobie również te eggi z widzami. No a co? W takim razie idę na streamka i do zobaczenia pod wieczór. Jestem już po streamie, jak widzicie eggi dalej się otwierają, no i słuchajcie, zobaczymy czy udało nam się wydropić to co chcemy, oczywiście, no mam na myśli huge peta, no ale słuchajcie, dobre. Dobra. Tutaj nam ultra lucky, super lucky się skończyły, ale wydaje mi się, że większość jajek i tak była wydobyta przed tym jak się skończyły i co? I no w naszych huge'ach niestety nie ma żadnych zmian. Mamy nowe myfikale, okej, które są mocne, dobra. Te również nam tutaj przybyły, okej. No i oprócz tego widzowie, no jak widzimy,
tego huge peta nie ma. Ja nie wiem, jedną rzecz wam powiem, mianowicie taką, że na streamie pytałam się widzów, czy dropią i w ogóle jak efekty. I powiem wam, że no, jest ciężko. Jednym słowem jest ciężko, bardzo dużo osób dropi nawet po kilka dni, po kilkadziesiąt godzin i widzowie, no nic z tego nie wychodzi. Ja się nie poddaję, przed nami jeszcze, no już... No, jeszcze troszkę czasu jest, także mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, 37 bilionów, wydaje mi się, że w tym momencie przejdziemy sobie widzowie na jajka złote. Po prostu jakby pieniążki mam, więc wydaje mi się, że dlaczego by nie skorzystać, żeby wszystko po prostu od razu dropiło złote i tyle. Czy jestem zawiedziona? Wydawało mi się, że chociaż ten jeden huge pet się trafi, tak mi się po prostu wydawało, że jest duże prawdopodobieństwo, no ale niestety, no jak widzimy, o jeszcze ultra lucky nie odpaliłam, odpalimy sobie te potki. Słuchajcie, no myślę, że skoro, wiecie, jest to zalecane, to jak najbardziej sobie tutaj odpalimy jeszcze na kilka godzin. No tak ze 4 godzinki myślę, no i może w nocy nas coś pozytywnie zaskoczy. Ale jeśli chcecie się bawić w to co ja, czyli w respinie tych petów i tak dalej, to polecam w pierwsze co się uzbroić, to nie żadne ultra lucky boosty, tylko po prostu cierpliwość. I tu dużo dawki tej cierpliwości, bo jak widzicie, trochę to trwa, ale trzymajcie kciuki widzowie. No i oczywiście zostawcie mi w komentarzu, jeśli chcecie, żeby powędrował do was jakiś fajny pet. A my widzimy się za chwilę. I w ten sposób widzowie minął 24 godziny, odkąd zaczęliśmy otwierać jajka. Jak możecie po mnie zobaczyć, jest już naprawdę późna noc, oczy mi się kleją, ale zobaczymy sobie ekwipunek po raz ostatni. Więc jeśli teraz nie będzie naszego huge peta w ekwipunku, to jest po prostu... koniec widzowym. W ogóle dropiłam to na serwerze z widzami, tutaj widz wysłał trade'a. Pamiętajcie, że za drugi poziom wspierania zdobywacie dostęp do serwera oraz do niedoznajomych, a kosztuje to tylko 15 zł. Okej, dobra, widzowie, nadeszło wiekopomna chwila. Ja jestem dobrych myśli, aczkolwiek jak wiecie, prostymi słowami różnie to bywa. Nawet nie chce mi się otwierać tego ekwipunku, no ale dobra. 3, 4. Oja! O Jezu, mamy go widzowie! Mamy go! O Boże! Dobra, wydropił? Wydropił jak byłam na awku. Nie, nie mogę w to uwierzyć! Pierwszy raz w życiu widzowie! Pierwszy raz w życiu ten challenge mi się udał i zobaczcie w jaki sposób. Jeszcze na goldenie. Ja, dobra, słuchajcie. Dobra, no pets. I ekwipujemy. Ojejku, jaki on jest piękny. 24 godziny widzowie otwierania opłaciło się. Mamy go, a oprócz niego mamy oczywiście różne inne peciszki. O, proszę bardzo, cyk, 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 cyk. Mamy bardzo dużo mafikali. Zróbmy sobie teraz małe podsumowanie challenge'u. Po 24 godzinach otwierania zużyliśmy chyba kilkanaście ultra lucky boostów i lucky boostów, wydaje mi się, że nawet kilkadziesiąt. Z 46 bilionów wyszło nam 28, wydawało mi się, że będzie gorzej. I po otwieraniu złotej edycji, no oczywiście to było o wiele droższe, więc naprawdę siano schodziło o wiele szybciej. Czy polecam goldeny? Mi wydropił golden, ale wydaje mi się, że szanse są najprawdopodobniej te same. Oprócz tego zdobyliśmy chyba około z 20, nawet więcej, bo je potem jeszcze przerabiałam. Valentine's Bearów, tak, dobra, powiedzmy około 20, żeby tutaj nie skłamać. Bardzo dużo goldenów teraz mi poleciało, mafikali. No zobaczcie, to jest naprawdę niezła gromadka. No i oczywiście mafikale zwykłe w wersji ani nie rainbow, ani nie golden w takiej ilości. To jest chyba ilość około 50 sztuk. Zwykłe w mafikali 30 sztuk golden mafikali oraz 20 sztuk rainbow mafikali. Ja jestem ogólnie bardzo zadowolona z tego eksperymentu. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki sam odcinek, tylko po prostu z innym jajkiem. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Ja idę spać, widzowie, bo możecie po mnie zobaczyć. Ja siebie nie widzę, widzowie, i nawet chyba nie chciałabym siebie zobaczyć. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Żegnam się z wami, widzowie, dzięki za wszystko i trzymajcie się, do następnego, hej!